Dzień dobry wszystkim. Ja nazywam się Tomek Bednarczyk. Tutaj z wieloma osobami obecnymi już miałem do czynienia. Byliśmy na wodzie. Jeżeli ktoś chciałby po webinarium się ze mną skontaktować, to zapraszam. Na kontakt podaję w tej chwili Wam. Możecie zapisać, możecie też sobie odtworzyć potem ten film. Po co ja to wszystko robię? No, żegluję w tej Chorwacji chyba od 99 roku albo 98. Co najmniej dwa razy w sezonie. Zebrało się tego trochę, a w tej chwili widzę, platforma na to pozwala, żeby opowiedzieć co nieco na ten temat. Dostaliście ode mnie mapkę, którą stworzyłem niedawno do tego celu, początek takiej mapki. Linka do tej mapki też się wyświetla. Ja będę tą mapkę wyświetlał dla Was podczas tej prezentacji. Jeśli macie ochotę, możecie sobie również wyświetlać spod tego linka, który tutaj prezentuję w tej chwili. Chyba, że macie drugi komputer, może będzie Wam wtedy wygodniej. Raczej nie będę opowiadał na zasadzie, jak wspaniale było na jakimś wybranym rejsie i co super widzieliśmy. Jest to jakaś taka forma szybkiego kompendium wiedzy, żeby Was zainspirować do żeglowania w Chorwacji, o ile jeszcze sami nie żeglowaliście. I jeszcze tytułem wstępu, to jedyna w tej chwili pozycja tego rodzaju na rynku, to jest 3/8. Najnowsza wersja już ma rocznik 2016-17, jest to tej wielkości, o, pokażę, zasłonię. Dla tych wszystkich, co nie mają, to w zasadzie aktualizacja wychodzi chyba co jakieś 2 lata. I w tej chwili ten przewodnik jest kolorowy, taka forma atlasu, na którym naniesione są wszelkie informacje, podpowiedzi, o których ja tutaj pewnie nie wspomnę, może tylko częściowo, jakby z mojego punktu widzenia. Natomiast możecie go śmiało używać, taka dosyć bardzo praktyczna locja turystyczna dla żeglarzy, no, dostępna w języku polskim. Macie ochotę zakupić, piszcie do mnie, do nas. Trasy, o których teraz będę mówił, zaczynają się z Trogiru. Oczywiście obok Srogiru, czyli tutaj ten obszar, oczywiście obok można również czarterować jachty tutaj z Kasztteli. W samym Splicie również znajduje się Marina Azji, z której też czartery są udostępniane. Odległości między tymi miejscami są na tyle małe, że to jest kwestia jakichś niecałych 2 godzin, żeby się przemieścić. Ja wszystko stąd zaczynam. Pierwsze miejsce, o którym będziemy mówić, to jest Szeged. Szeged koło Trogiru. Jesteśmy w Szeged koło Trogiru, tu jest stare miasto Trogir. Tu są dwie mariny, z których również można czarterować jachty i których dużo, dużo czarterów startuje. Pierwsza po mojej prawej stronie tutaj to jest stara Marina Azji. W tej chwili myślę, że to jest kwestia chyba 3 lat, kiedy powstała druga marina, Marina SE. I trzecie miejsce czarterowe, z którego startują, to jest Szeged koło Trogiru. W tej chwili Szeged jest naprawdę według mnie jedną z najnowocześniejszych marin, świeżutka. Tam opanowała głównie tą chyba część tej mariny. Największa flota, jaka tam stoi, to jest flota w tej chwili Navigare. Część zajmuje oczywiście firma Navigare, firma Baotic, jeszcze tam pomniejsze firmy się instalują, bo w tych nowych budynkach w całej marinie naprawdę jest bardzo luksusowo. Bardzo duża pojemność tych toalet tam jest i miejsce do startu czarterowego bardzo dobre. Na miejscu jest mały sklep spożywczy, jak to marinowy, mały i drogi. Jeżeli chcielibyście zrobić jakieś większe zakupy dla siebie, startując właśnie stąd, z Mariny Szeged, oczywiście ktoś jest samochodem, może to podjechać samochodem do Trogiru, ale jak tylko wyjdziecie na główną drogę prowadzącą właśnie z Mariny Szeged w kierunku Starego Miasta w Trogirze, to tu już po drodze są pomniejsze sklepy spożywcze, gdzie już można coś przynieść, niekoniecznie jeżdżąc samochodem. A największy sklep taki do zaopatrzenia to jest Konsum na wprost mostku takiego pieszojezdnego, który łączy Stare Miasto z lądem. Tu znajduje się ten Konsum. Oczywiście, jeżeli wystartować z którejś z tych dwóch marin, znajdujących się no, na wyspie Ciowo, tutaj po tej stronie, bo proszę zauważyć, że tutaj jest kolejny mostek łączący tu wyspę Ciowo już ze Starym Miastem Trogir, no to stąd w zasadzie już jest bardzo blisko, żeby przejść do Trogiru i zrobić swoje zakupy. Tu, gdzie są te dwa mariny, no próżno szukać jakiegoś lepszego zaopatrzenia. Wtedy od razu tutaj do Konsuma. Wrócę do Mariny Szeged, gdzie większość z Was w tej chwili, przynajmniej z naszej strony, startuje z czarterami w tym roku. Tu jeszcze z takich praktycznych informacji muszę wspomnieć, że
to ujęcie gogli jeszcze nie jest nowsze, bo tu w tej chwili na tych rubieżach już są namalowane rzeczywiście te nowe zabudowania, na dole firmy czarterowe się prowadziły. Jeżeli wjeżdżacie do mariny tutaj taką drogą, to oczywiście znajduje się duży parking dostępny dla wszystkich, a tu po lewej stronie można też skorzystać z tego parkingu prywatnego, jest to tańsze miejsce. Ten pirs tutaj to jest stacja paliw. Przynajmniej ci, którzy nie robią tego w sezonie, powiedzmy jeszcze maj, czerwiec, spokojnie na tej stacji paliw nie wystoją swojego. Jeszcze jest mniejszy ruch czarterowy. Tutaj natomiast jednocześnie wiele jachtów może się tankować. Jeszcze jest druga, stara stacja, która nadal jest czynna. Ona jest tutaj gdzieś pomiędzy marinami. Prawdopodobnie jest to ten pirsik. No straszne rzeczy się działy, jak kolejka jachtów stała tutaj w sezonie. Można było stać godzinę i dwie, zanim się tu zatankowało. Dzisiaj mamy już dwa na szczęście, to i to miejsce zatankowanie. Jeżeli mielibyście jakiś stres odpowiedzi, że nie chcecie długo czekać, oczywiście możecie w piątek wieczorem, kiedy zdajecie swoje tylko, możecie skorzystać z innych alternatyw. Ci, którzy startują z splitu, będą chyba na to trochę skazani, ale mogą skoczyć obok. Obok splicie tutaj jest marina, tutaj jest taki wystający pirs, tu też jest stacja paliw. No ona nie jest najlepszą stacją, jeżeli wieje jakieś jugo podobne. Jugo wieje długo, tutaj tworzy się duże zafalowanie. Obserwujcie, co się dzieje, ci, którzy na majówkę płyną, oby się zdążyło wywiać. Natomiast jeszcze jedna najbliższa alternatywa znajduje się na wyspie Szolta w Rogaciu, tutaj, ale to nie jest daleko, to jest kwestia znowu kolejne jakieś dwie godzinki, żeby tu w Rogaciu zatankować. Tu też jest baza czarterowa, tak swoją drogą, jednej firmy, która taniej wynajmuje przez to, że żeby się do nich dostać, trzeba się dostać promem ze Splitu. To jest pierwsza mapka, pierwsza trasa. Ona jest obliczona naprawdę na krótki okres, to jest na krótkie pływanie. Raczej rodziny z dziećmi, ci co lubią żeglować, tutaj sobie nie pożeglują. Te miejsca, które tutaj mówimy, będą się nam powtarzać. Pierwszy odcinek możemy, to jest taka moja propozycja, to są moje czyste propozycje. Wy oczywiście możecie zmieniać, szachować te mapy, jak wam się żywnie powoga, ja tylko rozmawiam o alternatywach. Ja tutaj narysowałem Milną, ale tylko dlatego, że jest to najbliższe jakieś rozsądne miejsce, żeby zatrzymać na postój. Jeżeli nie musicie tam płynąć, to naprawdę są ciekawsze miejsca w Chorwacji dalej na trasie niż Milna. Aczkolwiek mówię, jeżeli musicie podzielić tą trasę, bo dzieci nie wytrzymują długiej żeglugi, to pierwsza po drodze jest Milna. Ja patrzę w tej chwili, jaki tu mamy odcinek. Niecałe 3 godziny z Segetu pływacie do Milnej. Ludzie mówią i mówią uczenie, że marina w środku, która się znajduje w Milnej, marina Acji, to jest brudna marina i tam czasami też jest brudna woda. Nie odniosłem naprawdę dobrego wrażenia. Aczkolwiek jest fajna marina na samym wejściu do zatoki tutaj z Milną. Jest fajna prywatna marina, Wlaska się nazywa. Jeżeli chcielibyście stanąć rzeczywiście koło Milnej, to tutaj polecam. Przy okazji bardzo fajna knajpeczka z widokiem, kontrolujecie całe wejście na całą zatokę. Oczywiście spacerem można do samej Milnej wybrzeżem dojść. Jeśli chcecie się zatrzymać, podzielić sobie trasę na mniejsze odcinki, pierwsze rozsądne wejście, poza Szoltą, która tutaj jest, ale w zasadzie ją to bym skorzystał jako punkt startowy, jeśli macie ewentualnie stację paliw, o której tu powiedziałem, ale to w drodze powrotnej. Dla wielbicieli jakichś militariów mamy po drodze taką małą zatoczkę, również na wyspie Brać, to jest taka zatoczka Smrka. Tutaj znajduje się bunkier. Zatoczka w sumie ładna, nie odwiedzana, przynajmniej poza sezonem specjalnie, ale tutaj w niej znajduje się bunkier z II wojny światowej. Otóż przy tych pirsach, tutaj pirsach, to są takie nabrzeża betonowe, można stanąć jachtem, zdarzało mi się tam sumować na noc. Straszna lodówka wieje ze środka. Jak jest gorąco w lato, staniecie tutaj, na pewno będzie super chłodno. Można nocować, można wejść do środka oczywiście. Ten cały bunkier dla tych łodzi podwodnych, tak na oko on ma, no nie wiem, z 50 metrów, 70. Jest gdzie się przejść dookoła. Głębokość tego jest tak szacunkowo, moim zdaniem, tak może ze 4 metry. Tutaj w środku stają takie łodzie rybackie, także nie ma tam porządku, bo oni tam zrobili jakąś swoją taką bazę
bazę, gdzie trzymają po prostu te jachty. Tam często oni siedzą, nocują sobie. Natomiast jako sama konstrukcja tego bunkra, bardzo ciekawe, tutaj na górze nad tym bunkrem są takie mastujące siatki pokryte styropianem, gdzie to kiedyś pracowało, odchylało się, zamykało. Naprawdę robi wrażenie. Można stanąć oczywiście na kotwicy na środku, tak jak tutaj my stanęliśmy. Można stanąć, jeśli już ktoś nie stoi. Tutaj longside, nie bójcie się. Jedyne, co musicie uważać, to na maszt, bo jakby wpłyniecie za głęboko, zatrzymają was siatki, no maszty maskujące, o których ja mówiłem. Czy na noc stawać? Jeśli nie musicie, nie jest to najpiękniejsze miejsce stawania na noc, aczkolwiek można wyjść na brzeg, przejść się górą. Bardzo fajny spacerek, na brzegu jakieś opustoszałe zabudowanie. Dalej macie słynny Złoty Róg, też na wyspie Brać. No i słynny Bol na półwyspie Bol, Złoty Róg, sztucznie wysypany piasek. Ludzie mówią, że jedyna taka plaża w Chorwacji, aczkolwiek jest więcej na wyspie Lastowo, do tego przejdziemy. Jest równie, moim zdaniem, piękniej, mniej popularne miejsce, bo trzeba tam dopłynąć, nie każdy tam dopływa. Tutaj przy tym na Bolu, Złotym Rogu, no, potrafi dobrze wiać, dużo windsurferów się dzieje. Ostatnio jak byliśmy, wyganiali. Szczerze mówiąc, stanęliśmy jachtem na kotwicy, tutaj akurat po tej stronie, gdzie jest to zaznaczone, i nie pozwalali długo stać. Przyjechał jakiś statek typu kapitania, typu jakaś policja i po prostu przeganiali jachty, które tutaj chciały zacumować. Czy są bojki? Są bojeczki. W miejscowości Bol można spłynąć, tam jest bardzo mało miejsca, bo tutaj jest taki porcik, gdzie rzeczywiście kilka jachtów tutaj stało i można się przejść nabrzeżem przy tym całym Złotym Półwyspie, pokonać tę odległość na piechotę i tutaj przyjść, a na noc rzeczywiście lepiej nocować tutaj w małym porciku. Jak musicie stawać do miejscowości Bol? Tutaj. Wyczytacie wszelkie informacje w tej locji, o której na początku mówiłem. Ja tutaj taką traskę namrysowałem, żeby broń Boże nie wyskoczyć po was te chwar, bo jest wielka wyprawa na Wis, w cudzysłowie wielka, ale dla niektórych może być wielka. Dlatego tutaj proponuję wpłynąć do miejscowości Wrboska. Z tej strony bardzo urokliwe miejsce z Malinką Asi. Bardzo fajna miejscowość, jakoś taka mniej popularna, na pewno nie taka jak chwar, nie zadeptywana. Charakter po prostu Chorwacji oddaje, wąska taki przesmyk do końca. Akurat tutaj jest sama końcówka toczki, tam już jacht nie wpłynie, ale spacerek, nabrzeże, wszystko naprawdę bardzo ładnie utrzymane i robi wrażenie. Bardzo mała marina Acji, która tam się znajduje. I to miejsce rzeczywiście polecam, żeby stanąć na noc. Te odcinki, które tutaj widzicie, są wszystkie bardzo malutkie, bo chociażby z tego Bola do Wrboskiej mamy niecałe 4 godziny. Moi drodzy, dalej zaproponowałem na Chwarze, eksplorujemy Chwar, wpływamy do Starego Gradu, 16 mil morskich, podpowiedź jest z tej strony. W Starym Gradzie. Samo wpływanie jest w ogóle fajną atrakcją, bo się na końcu zawęża. W zasadzie jak się wpływa z takiej zatoki, ta zatoka robi się coraz węższa. W końcu się podpływa do tego wąskiego przesmyku i nie widać co dalej, to jest bardzo ciekawe. Stary Grat, no to rzeczywiście taka mała perełka, taki już prawie chwar, też niezaludniony. Wszystkie jachty stają oczywiście na moorings longside tutaj po prawej stronie, bo dalej głębiej już małe jachty stoją. Tutaj jest ciekawostka. Po drugiej stronie, jak się przejdziecie na piechotę, dojdziecie gdzieś za tym motelem do polskiej bazy nurkowej czy Nautica. Znajdziecie namiary, piszecie nazwę Nautica i można rzeczywiście nurkować w Chorwacji. A propos nurkowania, idealnie tylko z bazą nurkową na miejscu, która ma pozwolenie i z nimi na ich stateczku można to robić w sposób legalny. W Stalingradzie. Bardzo ładne zabudowanie, naprawdę jest na co popatrzeć. Tu jest ta część stara po prawej stronie, głębiej zaczyna się już ta nowsza część. Oczywiście można zrobić większe zakupy, jak ktoś zapomniał gdzieś przy splicie Trogirze zrobić zakupy. Szeroka, fajna promenada i jest naprawdę na co popatrzeć. To zdjęcie ma przypomnieć, że Chwar słynie z lawendy, albo kiedyś była dużym producentem. W tej chwili jest tego teraz mniej, trochę ten rynek upadł. Ale nadal sprzedawane są jakieś lawendowe pamiątki na miejscu i dużo fajnych knajpeczek na brzegu. Można naprawdę złapać fajny klimat Chorwacji, będąc w Starym Gradzie. Kolejny dzień przed nami.
i płyniemy ze Starego Gradu, znowu niecałe, no, 2 godziny, dwa hakiem, opłyniemy wyspę Chwar i zamiast pływać tu do miejscowości Chwar, ponieważ jest to wyjazd, ta trasa z dziećmi, pływamy do Mariny Palmiżana. Jedna z piękniejszych marin w Chorwacji. Pięknie, tak niemal wykute w skalę dookoła, równiutko, jakby przygotowane idealne miejsce. Tych pomostów tu rzeczywiście jest więcej i jachtów też jest więcej. Oczywiście na brzegu są prysznice, toalety, jakiś podstawowy malutki sklepik. Stąd regularnie jeżdżą taksi, boaty do Chwaru, więc jacht tutaj można bezpiecznie zacumować w marinie ze wszelakimi dogodnościami. Nigdy mi się tu nie zdarzyło, żeby jakieś większe zafalowanie. Aczkolwiek w Chwarze taka i owszem, jachty uciekały, w Jałojugo jachty uciekały, co do Chwaru jeszcze dojdziemy. Więc Palmiżana bardzo bezpieczne miejsce. Tutaj w samej marinie no nie pokąpiecie się, bo jest wszystko ładnie obudowane, ale wyjdziecie na brzeg, pójdziecie lasem na drugą stronę wyspy. Tutaj w tym lesie natkniecie się na mnóstwo knajpek, świetnie ukrytych, z pięknym widokiem na zatokę, na tą stronę. Ta zatoka kiedyś jeszcze dzika, kiedyś, no może 10 lat temu. W tej chwili już tam jachtów bardzo dużo stoi w sezonie. Na kotwicach ruchą do brzegu, jak chcą. I tu na brzegu też pobudowało się wiele jakichś barów, knajpeczek. No i są miejsca, gdzie można plażować. Plażować, czyli na takim jakimś chorwackim żwirku. I nie jest to piękny bałtycki piasek. Takiego pięknego piasku jak nad Bałtykiem tam nie będzie. Niektórzy stosują metodę, że wcale nie wjeżdżają do mariny, tylko stoją po tej stronie i pontonikiem do brzegu, chyłkiem, chodzą sobie kąpać się do pryszniców marinowych. Ja bym tutaj, jeśli ktoś jedzie z dziećmi, zabawił dłużej, albo przynajmniej na postój jeszcze wykorzystał to miejsce, jeszcze chociaż w jednym miejscu, na przykład tu. Jeszcze jak miał polecić kąpiel, miejsce do kąpieli, nie tak bardzo zwykle zatłoczone jak ta zatoka z tej strony. Mamy tutaj pomiędzy Palinkowaczem i Marinkowaczem taką fajny przesmyk, gdzie znajdują się i boje, i kotwicą można rzucić do brzegu z tej strony, mi się zdawało stać, ale tu bliżej są boje z tej strony. No, na tym pięknym przesmyku, w miarę dobrze osłonięty, więc dość bezpieczny i można naprawdę ładnie się wyławić. Woda krystaliczna, czyściutka, stoją częściowo na kotwicach, tu jakieś te boje, do których się można wiązać. Na brzegu restauracyjka, wszystko dla ludzi, wynoszą, naprawdę elegancja, to chyba całkiem świeża ta restauracja tutaj, bo kilka lat temu jej nie widziałem, a to są zdjęcia rok temu zrobione te miejsce. Warte polecenie. Na drugą stronę, jak przejdziemy, to pokażemy. Kolejna znowu zatoczka, która pokryła się infrastrukturą, czyli jakimiś altankami małymi, znowu jakimś barkiem. Tu można spędzić naprawdę cały dzień, nic tylko leżakując, a jacht czeka na was z drugiej strony, zakładając, że naprawdę woda jest sprzyjająca, żeby go tak samo go tam zrobić. Tutaj do tej zatoczki, którą teraz pokazuję, nie wpłyniecie, ale to jest 10 minut piechotą. I można zejść bezpiecznie i pokażę, gdzie ta zatoczka. Tu jak zostawiliśmy, to było pierwsze zdjęcia, przechodzimy na drugą stronę i tu jest to miejsce z altankami. Te altanki tutaj się zostały pobudowane, tu te leżaczki. Fajne miejsce, żeby przyjść. Broń Boże, jachtem wpływać, bo tu jest bardzo płytko. A propos innych miejsc, mała dygresja, wracam na chwilę do Trogiru. Jesteście przy wyjściu z mariny. O tu jest wyjście z mariny Acji. Nightclub Pleasure się nazywa. Takich miejsc w Chorwacji jest bardzo mało. Tutaj szukajcie, gdzieś tutaj w tym miejscu. Wracam do wyspy Marinkowacz. Wypłynęliśmy tu i teraz płyniemy do miejscowości Maslenica. Już jesteśmy w drodze powrotnej. Płyniemy na Wis, bo z dzieciakami może to być zbyt uciążliwe. Wprawdzie tu jest malutki przelot, ale potem, żeby nie jechać po tej samej trasie, trzeba by zrobić długi skok, więc chwilowo go omijamy. I tak to jest chyba najdłuższe przejście w tej trasie, bo okazuje się około 22 mil w linii prostej. Te czasy, które podaję, one zakładają średnią prędkość 6 węzłów po linii prostej. A jak szybko będziecie płynąć, którędy, na silniku, na żaglach, to już zobaczymy, jak powiedzie. I tu w drodze powrotnej znowu wracamy na wyspę Szolta. Dwie alternatywy z tej strony.
Pierwsza alternatywa, tu Seszula się nazywa ta zatoczka. Fajna, bardzo ładna, głęboka. W zasadzie od miejsca to już tylko pontonem. Zresztą sami zobaczycie, jak się płytko robi. W tym miejscu już jachty potrafią stać w poprzek. Co ma jedną, co ma na drugą stronę. Natomiast tu po środku stoją boje. Kiedyś była tutaj knajpa, bardzo popularna. Ona w tej chwili chyba została wypartą przez nowszą knajpę. Simis się nazywa. Na zboczu, wyżej, nie powiem droższa, ale smaczna, z fajnym widokiem na tą zatokę. Zatoka zwykle naprawdę bardzo bezpieczna. Nie zdarzyło mi się tam uciekać. No to są właśnie zdjęcia z góry z tej knajpy, a tu nasz jacht stoi. Fajne takie miejsce, woda krystaliczna, gdzie stają jedno z takich najbliższych miejsc, żeby wrócić do trogiru Splitu. I bliska alternatywa tej zatoki, jeśli nie na boje, to do mariny. I już nie Marina Asi, bo w Chorwacji nie tylko Mariny Asi są na szczęście. Chociażby Telekomerc jest seria marin, jedna z nich jest w Zadarze, a druga na Iżuvelin. A tutaj jest taka ładna, ładna marinka, też prywatna. Ona jest po prawej się zabezpieczona takim piersem bielutkim. I to jest cała ta zatoka przy wpływaniu, jak to stoją po prawej stronie. Wejście do mariny, piers od wewnętrznej strony. Można rufą do brzegu stać. Ewentualnie po prawej stronie, bardzo ładna, czysta i nie Asi w dodatku. I możecie tutaj stanąć. Całe miasteczko no nie jest jakoś takie szczególne, ale można fajny spacerek zrobić stąd, właśnie z tej marii, górą sobie pójść na drugą stronę, jak nie ulicą, to gdzieś ścieżką na skróty, to była kwestia jakichś 20 minut, żeby przejść tutaj po wybrzeżu, pochodzić, zobaczyć z góry tą fajną zatokę. Tutaj jakieś knajpeczki i bary, a tutaj na samym końcu mały beach bar, rasoleczki, jakieś leżaki, tu można wstąpić. I teraz w piątek rano, jeśli ktoś jeszcze chce zażyć uroku w Chorwacji, mówię cały czas o typowym rozkładzie sobota, kiedy oczekiwane jest, że jacht spłynie do mariny już w piątek wieczorem. Jeżeli chcecie w piątek jeszcze zażyć trochę Chorwacji i jest, tu jest taka fajna lagunka, Krkniaś się nazywa, na Drvenik Veli, zaraz przed wejściem tutaj do Lewu Trogirskiego. Widziałem takich, co próbowali tędy wchodzić. Tędy, broń Boże, tędy nie próbujcie. Od dołu wpływajcie sobie. Tutaj nie ma żadnej infrastruktury na brzegu, ale jachtów, i to zwykle w piątek po południu jest tu dużo, bo one jeszcze tutaj stoją, kąpią się wszyscy, zanim spłyną do zatłoczonej mariny w Trogirze, w Splicie, czy gdziekolwiek indziej. No a potem taki cały pociąg wpływa razem i stają w kolejce. Chyba że wcześniej zatankowali gdzieś indziej. Mówię o kolejce do stacji paliw. Bardzo fajne miejsce. Na noc również. Wstawał na noc, nie było źle. Jest jeszcze drugie miejsce. I oczywiście stąd to jest najbliższe miejsce, kiedy wrócicie do swojej bazy czarterowej. Tu jeszcze jest jedno miejsce, jeszcze bliżej, coś pomiędzy Splitem i Trogirem. O tym za chwilę. A teraz trasa numer dwa. Ona będzie bardzo podobna, także niektóre miejscowości przeskoczę, bo już o nich mówiłem. Znowu klasycznie. Ja zacząłem sobie w Trogirze, omawialiśmy to miejsce, mijamy Milną i lecimy prosto do Starego Gradu. Bardziej wymagająca, nieprawdaż? Niecałe 5 godzin. Szacunkowo, oczywiście. I o Starym Gradzie już mówiliśmy. Przeskakujemy do Chwaru. Tym razem nie stoimy w Palmiżanie, bo ja tutaj opowiadałem ostatnio, że tu do Palmiżany wchodziliśmy i kontakt z Chwarem był tymi właśnie taksówkami wodnymi, które swoją drogą do bardzo późnych godzin nocnych pływają, więc jak się imprezuje, też wróci do mariny jakąś nocną taksówką. Może na indywidualne zamówienie też sobie znaleźć taksówkę, bo tu na brzegu z tą drogą, jak ja szukałem, jeśli macie ochotę popływać ribem, pontonem, skuterem, to już od tego miejsca, bo tu też jest wypożyczalnia, tu jest pierwsze miejsce, gdzie możecie wypożyczyć, tu stoją pontony do wypożyczenia, tutaj dalej przy hotelu też można, są wódki, jak ktoś chce poszaleć ribem, skuterem, a ewentualnie większym, to już raczej ze sternikiem, rzeczywiście można go sobie tutaj pożyczyć w Chwarze. Jak już wspomniałem, w Chwarze zdarzało się rzeczywiście wiało i falowało, jak wiało jugo, a jak idzie jugo, to tutaj fala się buduje i leci w tą stronę, dalej w kierunku tam bracia, to rzeczywiście mało kto tu w miejscu ustał.
Bo tu jest taki betonowy pirs. Tutaj nawet jakieś jachty stoją. Gdzie jachty rufą sumują przy głównym zleptaku Chwaru i są również atrakcją dla chodzących tutaj turystów. A skąd się ci turyści tutaj biorą? Bo tu jest taki odcinek Kei, gdzie między innymi przypływają stateczkami, statkami, promami pasażerskimi i stąd się ładują. I tu jest główna taka Keja, ona gdzieś tutaj się kończy, bo tutaj dalej już te stoją, więc na tym odcinku gdzieś jachty. W sezonie bez rezerwacji słabo. Czy można zrobić rezerwację? Oficjalnie nie można. Przynajmniej tu w porcie Chwar, bo to nie jest marina. To jest po prostu port of Chwar, który powinien być teoretycznie tańszym jeszcze niż marina Asi, ale wcale takim nie jest, bo nazywa się Chwar. Pokażę wam kilka fotek z Chwaru. Jak to stają rufą do głównego nabrzeża? Na Chwarze można pójść w górę wycieczkę, jest taka duża góra z twierdzą, fajne widoki są, po drodze rosną agawy, ładna wycieczka w górę do zamku, z którego można takie ładne widoki sobie oglądać. O, a tutaj w tle, tu są te wysepki, gdzie ja mówiłem, gdzie tam na kąpiel się można zatrzymać, ten palinkować, marinkować, to jest właśnie tu. Tu po lewej stronie te jachty, które stoją przy głównym deptaku Chwaru. To zdjęcie chyba jest robione 100 lat temu, no bo żeby tak mało jak tu w Chwarze stało. A tu po prawej stronie jest druga alternatywa, zaraz ją pokażę na mapce i na innym zdjęciu. No i sam Chwar jest piękny. I za cypelkiem dalej, też go za chwileczkę pokażę, jest taki fajny beach bar z zachodem słońca. Oczywiście na Chwarze możecie zrobić sobie super wycieczkę. Ja gorąco polecam wyjść główną promenadą przez ten cały plac w Chwarze, wyjść w kierunku postoju taksówek, dogadać się z taksówkarzem, z busem, żeby was obwiózł po Chwarze. Cudowne widoki, cudowne miejsca do podziwiania. Tu jest akurat widok na stronę bracia i kierunek, bo to jest, to tutaj widać, to jest wejście do Starego Gradu, a dalej już wyspę brać widać. I można do winiarni pojechać i lawendę oglądać i wjechać do Wrbowskiej i do Jelsy. Piękna wycieczka samochodowa. Gdzie dojść, gdzie to znaleźć te taksóweczki? No tak, tutaj wyjdziecie, tu jest straszny cień, bo tutaj jest już plac. Tu wyjdziecie Chwarem na zewnątrz i tutaj na tym placu znajduje się już postój taksówek i nie tylko, bo jest Konsum. Poza Starym Gradem, gdzie też możecie zrobić zakupy, tu na Chwarze duży Konsum do zrobienia zakupów. Jeśli czegoś zapomnicie gdzieś, jest. A koło Konsumu jest oczywiście market. Market z rybami, market z warzywami. Fajnie się tutaj przejść na koniec, pokupować. Ceny nie są niskie, niestety. Ale tutaj dobre zaopatrzenie i tutaj też tą taksówkę można złapać. Oczywiście mnóstwo agencji turystycznych, które tu się znajdują. Jak tylko wyjdziecie, to już tutaj pierwsza będzie stała, kupa ulotek, ludzi i oni wszystko proponują, wszystko można kupić. Wspomniałem, że można stanąć z drugiej strony. To jest to miejsce, po drugiej stronie tej zatoki znajdują się rozłożone boje, jest wzdłuż tutaj nabrzeża, niedaleko i można, łapiąc się do nich jachtem, stanąć, tu sobie dużo jachtu się mieści. Trzeba blisko boi mocno stanąć, tłumy długie na brzeg, myślę, że 10 metrów na pewno będzie potrzebne i tutaj trzeba mieć dosyć sprawną załogę, szczególnie jak wieje, no bo trzeba by utrzymać ten jacht jednak rufą do brzegu, stojąc dziobem przywiązanym na boi, tak jak tutaj, żeby ten jacht tutaj usztywnić i przywiązać. Ci to tutaj już widać, to są ostatni, już naprawdę do kamieni się wiążą, ale tutaj jak te wcześniejsze rzeczywiście doprowadzają swoje trumy do nabrzeża betonowego, muszę powiedzieć, że nie pamiętam, żeby kiedykolwiek ktokolwiek wziął ode mnie jakąś opłatę, czy w marinach, portach trzeba robić rezerwację. Słuchajcie, jest spis Marin Asi, znajdziecie stronę internetową, oni są tam monopolistą i coraz droższe, coraz drożej. No, za katamarany i 100% więcej, 50% lub 100% więcej zapłacicie, no bo dwa miejsca zajmuje, ale możecie zawsze się tak dogadać, że stajecie w marinie tylko na szybkie zakupy i wodę i wypłynąć z mariny i może nawet nic nie zapłacicie w środku dnia w porze dziennej. Obyłcie sprzed wieczorem zamiaru stawać, no bo przypłyną ci, co chętnie zostaną na noc. Zniżka na kartę Asi jest słaba. Można robić rezerwacje, ale nie trzeba. W takich bardzo popularnych miejscach i mniejszych, ja bym powiedział, to mariny Asi stosują rezerwacje, rzeczywiście. Można zrobić sobie rezerwację, ale to kosztuje. Ja pamiętam, że to
możecie sprawdzić oczywiście na stronie. Trzeba się liczyć z kosztem plus 50% za sam fakt zarezerwowania. W sezonie wypadałoby zadzwonić, zarezerwować, jeśli chcesz mieć pewność, że staniesz w marinie. Oczywiście jak się z jachtu wydostać? No swoim pontonem podsumnie do brzegu. Te jachty, mówię, te głębi, one już stoją na wysokości betonowego nabrzeża, które jest tutaj dalej i w ten sposób się transportują na brzeg. Nikt nie odpowiedział, że ktokolwiek go skasował za postój w tym miejscu. Mnie też nigdy nie skasował. Znaczy, że może to i prawda. Bardzo ładny spacerek tutaj wzdłuż wybrzeża. Las, tu hotel z basenem. I tu jest ta knajpeczka, o której mówię, Hula Hula Beach Bar. W zasadzie opanowana przez młodzież. Ja się czuję młodzieżą. Tu jest na zachód słońca, piękny widok, to te altanki, które tam były. Jak ktoś ma ochotę w fajnych warunkach, niekoniecznie na chwarze i w centrum, to tutaj może przyjść na zachód słońca. Idealne miejsce na tego typu wieczór. No i co? Wypływamy z chwaru. A ponieważ jest to troszeczkę dłuższa trasa, to jedynie to samo miejsce marinkować, palinkować na małą kąpiel, gdzie już byliśmy i lecimy na Wis. Bo dla części załóg przejście na Wis jest wielkim przeżyciem, aczkolwiek ten odcinek jest niewielki. Co do samego Wisu. Tutaj pokazałem dwa miejsca przy wpłynięciu na Wis. Mamy główną kaję w Wisie, która w zeszłym roku remontowana, znajduje się tutaj. Mnóstwo jachtów staje rufami do brzegu. Tu stanięcie rufą do brzegu przy głównym mieście Wis, na wyspie Wis, bywa trudne. Jeśli wieje boczny wiatr, dokuczliwie to właśnie z tej strony, od wschodu, to jachty mają duże problemy, żeby tutaj zacumować, bo ta zatoka jest dosyć duża i bywa, że nawet dzieją się tam rzeczy. Widziałem czasami w wielkich problemach z zacumowaniem, ludzie tutaj kotwicami rzucali, stawali, ale tutaj przypływa prom, więc tutaj broń Boże. Jeśli już, to ten rejon tu, na boje kotwice, tutaj się znajdują bojeczki i można stanąć na bojeczce w tym miejscu. Moim zdaniem ładniejszym miejscem i chyba łatwiejszym w podejściu, bo lepiej osłoniętym od tych upiornych wiatrów, jeśli wchodzą od strony wschodniej, jest miejscowość Kut. Tutaj się znajduje i w tym Kut naprawdę jest przyjemniejsza keja, infrastruktura, nawet jakaś łazieneczka. Także to jest króciutkie, ale tu jest jakby takie małe zaplecze Wisu. Oczywiście można brzegiem przejść do Wisu, bardzo fajny spacerek. I to są te jachty stojące w tej chwili w Kut. Prawie wszystko widać, ile tych jachtów może się tam zmieścić. To jest ta zatoka pomiędzy Kut a Wis. I można stanąć też na środku, jeśli nie na kotwicy, to na bojach. A na samym brzegu oczywiście można zarówno w Kut, jak i w miejscowości Wis. I tutaj w miejscowości Wis od razu się zorientujecie, to też nie jest marina, ale jest to keja miejska, która ma zaplecze i dojdziecie do recepcji gdzieś w drugim rzędzie tutaj w uliczce. Szybko znajdziecie. Obok recepcji jest toaleta z prysznicem słabej jakości, więc tutaj nie poszalejcie. A jachtów bardzo dużo, bo nie jest to marina. I z miejscowości Wis można wybrać się również na wycieczki albo militarne po bunkrach, albo po prostu po winnicach. Za chwileczkę o tym powiem, mówiąc o Komiży. I jeszcze jedna informacja, jeśli macie ochotę zobaczyć drugi bunkier, bo już jeden widzieliście na wyspie Brać, tutaj znajduje się drugi bunkier. Przy wejściu. Tam nie ma jak się zatrzymać przy nim. Może tylko przepłynąć, zatrzymać się, no w sensie zacumować przez ten bunkier. Jeśli chcielibyście wejść do środka, to tylko pontonem. Ale taki tu jest. Krótszy niż ten poprzedni z Mrka. I z Wis, miejscowości Wis, udajemy się na Komiży, do drugiej zatoki. No, jeśli miałbym wybierać, czy stoję w miejscowości Komiża, czy tutaj w Wis, to ja wybieram Komiży, a to dlatego, że jest urokliwa. Piękne stare miasto zabudowania, to wygląda jak makieta z białej cegły na klifie. Tutaj dalej jest taki klif, zresztą ta droga o tym świadczy, kiedyś rowerem zjeżdżałem, ostre hamowanie było. I potem droga pięknie idzie wzdłuż klifu. Tutaj jest piękny widok na stare miasto, jak makieta w tle, piękna przyroda. Gdzie sumujemy? Na Komiży. Ostatnio wybudowane zostały bojki dla tych, co nie zdążyli. I one rzeczywiście przed wejściem znajdują się, jest ich dość dużo. Tutaj nie ma jakiegoś staje się ryzyka, że nie starczy dla Was miejsca na bojkach. Ale oczywiście wszyscy chcieliby stanąć przy brzegu i tutaj stają po tej stronie pirsu.
Tu w tym miejscu jest recepcja, mała toaleta. Nigdy nie chodziłem, bo zwykle kolejki, bo znowu nie jest to żadna marina. Większość ludzi tak na jachcie zostaje, nie chodząc tutaj do korzystać z toalet i pryszniców. I z Komiży, podobnie jak z Wisły, można zorganizować sobie wycieczki. Oczywiście skutery, rowery, samochody. O ile północ jest taka wysoka i skalista, to sam środek Wisły, jakbyście wjechali, to tutaj, ten cały odcinek Wisły, tutaj porośnięty winnicami. Ta droga się pnie do góry, do góry, do góry, a potem nagle tutaj ostro zjeżdża. Natomiast tutaj środek jest sam wyrównany, te winnice, można wstąpić na degustację. I zjeżdżamy na południe, gdzie jest fajnych zatoczek, kilka fajnych zatoczek, można się naprawdę przejechać i pooglądać. Co do tych miejsc, to jeszcze za chwilę przy trzeciej trasie. Podobnie jak na Chwarze, na Wisie polecałbym wypożyczenie czegoś, żeby zwiedzić wyspę. Przy Wisie znajduje się słynna Modra Splija, czyli Błękitna Grota. Na Błękitną Grotę możecie dostać się dwojako. Albo z Komiży, bo często tutaj kursuje jakaś taksówka wodna, wycieczki szybkie, albo jachtem możecie podpłynąć. Jeśli podpłyniecie jachtem, w tym miejscu nie ma bezpiecznej możliwości zacumowania, bo sama Modra Splija znajduje się tu, jaskinia, ale skiper powinien zostać na zewnątrz na jachcie i czekać na załogę, która wpłynie swoim pontonem do środka. Kiedyś nie było, a teraz jest. Przy wejściu na linie rozpiętej w poprzek jest pan, który zbiera opłaty. Bywa czasami, że ta jaskinia śmieciami się troszeczkę wypełnia, ale cały czas jest czynna i tutaj do tej modrej linii można oczywiście wejść. Nie rzucajcie tu kotwicy, tu jest bardzo głęboko. Jak już wpadnie i schaczy, będziecie mogli wyciągnąć, no to chyba się pożegnacie wtedy z łańcuchą i ze swoją kotwicą. Więc jeśli chcecie na spokojnie ze skiperem, możecie rzeczywiście z miejscowości Komiża zrobić sobie wycieczkę tutaj do Modrej Splii, ale jest bardzo blisko. Odległość 5 mil, jachtem niecałą godzinę. Tutaj jest narysowana taka propozycja, z której zatrzymacie się jedynie przy Błękitnej Grocie przez chwilę i nie będziecie tu wcale nocować i czekać, bo nie ma jak, i popłyniecie dalej w kierunku Maselnicy. Natomiast słyszałem ostatnio niepotwierdzona informacja, że w zatoczce obok gdzieś jachty dało się przycumować. Ja bym się nastawiał, że tutaj nigdzie jachtu raczej bezpiecznie nie zostawicie na czas zwiedzania. I wracamy z Wisły. To jest tutaj najdłuższy odcinek, bo on w sumie tutaj do Modrej Splii i dalej w kierunku Maselnicy, no to ponad 30 mil morskich się robi. Nadal nie jest wielka wyprawa żeglarska, ale już może być wymagająca, bo tutaj płyniecie po dość otwartej przestrzeni, niektórym się może dłużyć. Znowu możecie skończyć albo w Maselnicy, albo obok u Seszula, Krniasiu i wracamy. To była trasa numer 2. Teraz wydłużamy. Ale niektóre miejsce już umówiliśmy. Co można dalej jeszcze zrobić? Można od razu polecieć z Ostrogiru do Chwaru, co zajmie Wam niecałe 5 godzin. Potem z Chwaru, tutaj wszystko omówiliśmy, z Chwaru możemy popłynąć do Korczuli. Korczula, wszyscy mówią, mały Dubrownik. Zauważcie, że tutaj się już robi ponad kolejny skok, ponad 30 mil. Już nie wszyscy zniosą, w cudzysłowie, taką długą wycieczkę. W samej Korczuli mamy dwie możliwości. Mówię od sumowania. Możemy wpłynąć do Mariny Acji, która znajduje się w Korczuli. I tu piękna Marina Acji. Stare miasto Korczula znajduje się tu. Naprawdę bardzo bliziutko. Pływając od strony Chwaru do Korczuli, tak się pięknie prezentuje. Tu oczywiście cumują statki z tej strony. Myśmy zobaczyli w tej chwili od tej strony tu. Jak jacht płynie od Chwaru, tutaj na Korczule, to właśnie zobaczyliśmy jakby tą część tego półwyspu. I wpływacie do mariny. Można również stanąć za mniejszą opłatą z tej strony. To jest kawałeczek takiego miejskiego nabrzeża. Tutaj obok też takie małe statki już stają, ale moim zdaniem tutaj kilka jachtów, napisałem sobie 6 do 8, jest w stanie stanąć, rzucając kotwicę z dziobu. Jedno z niewielu miejsc w Chorwacji, gdzie po grecku, czyli rzucając kotwicę z dziobu, się cumuje. Dużo, dużo łańcucha wyrzućcie. Nie ma tu żadnych dogodności z tej strony, nie ma nic. Można tylko się przywiązać, a opłatę za
korzystanie z infrastruktury, czyli śmietników się ponosi i drugą opłatę za sumowanie się ponosi. Już nie tyle co w marynie. Tania alternatywa, aczkolwiek uwaga, jak wieje bora, to to miejsce nie jest bezpieczne. Bora schodzi z tej strony, ze strony gór i to miejsce tutaj nie jest bezpieczne do stania na noc. Uciekamy z Korczuli i płyniemy dalej traską. Proponowałbym tym razem na wyspie Lastowo, to jest ta dłuższa opcja. Dopływamy do Skjernaluka. I tu jest jedna z niewielu plaż, równie pięknych w Chorwacji, jakie możecie zobaczyć. Cudownie umieszczona knajpa, piękny pomościk, miejsce do zabawy. Ja bym powiedział takie małe Karaiby, a tak wygląda Skjernaluka, czy Skrivenaluka. No i trzeba tam zajrzeć, zobaczyć, tam dzieci dopłynęły. Miejsce jest przeurocze. Miejsce jest naprawdę przeurocze, żeby się zatrzymać, pokąpać, zostać jak najdłużej, jak macie na to czas. Zapomniana wyspa Lastowo. Gdzieś tu znajduje się Pela Gruża, to tak na marginesie, chyba najbardziej wysunięta wysepka chorwacka oddalona od brzegu, właśnie tu. Też Lastowo dla niektórych też już jest last wyspą. I skoro już się zapuściliśmy do Lastowa, musimy dopłynąć z powrotem do Wisu. Zauważcie, znowu odległość około 40 mil morskich. A że wycieczka wymagająca, bo dużo się ruszamy, to nie tylko do Wisu, ale tu od strony wschodniej Wisu możecie skorzystać z kotwicowiska pięknego na kąpiel w tym miejscu. Oczywiście przy spokojnej, tutaj to zdjęcie zrobiłem z brzegu, z jakiejś wycieczki po Wisie i tutaj po tej stronie te wysepki bardzo, bardzo ładnie widać. Ale tu w porze dziennej, szczególnie w porze dziennej, naprawdę bardzo ładne miejsce na kąpiel do popływania. Kolejna, to tym razem nie modra splija, ale zielona splija, czyli jaskinia zielona, gdzie statki podpływają z wycieczkami. Wy też jachtem możecie popłynąć, a czemu nie? Dla wtajemniczonych kolejne miejsce, Konowa Senko i Mała Trawna. No nie zobaczycie jej z brzegu, na pewno nie zwrócicie uwagi, o ile nie wiecie, że tutaj się znajduje. Ta Mała Trawna. Piękne, smaczne jedzenie domowe, gdzie w jedlowniku, czyli w menu, znajduje się to samo, co u słynnego dziadka, czyli mięso albo ryba. Ale wszystko cudne, na pewno nie mrożone, sam przyrządza. I tu można jachtem wypłynąć i w wodzie naprawdę zasumować w środku dnia i wypłynąć. Bo na noc różnie to może bywać. Nie polecam, żeby na noc się zatrzymać. I od drugiej strony Wisu płyniemy sobie z powrotem do Komiży. A o Komiży już było, więc skoczymy z powrotem do Trogiru. I traska numer 4 to już będzie ostatnia, bo piąta, którą tutaj mam, to już jest taka one way, bardzo nietypowa. Tą trasą możemy popłynąć dalej aż do Dubrownika, bo czartery, dlaczego nie? Można lecieć do Dubrownika, tylko w kilku większych skokach. Trogir, Chwar, Korczula, o którym mówiliśmy, i z Korczuli, najdłuższy kawałek, około 50 mil morskich, płyniecie do Dubrownika. Mijamy na razie Mliet po drodze powrotnej. Tu dwie ciekawostki. Kolejna Marina Acji, całkiem świeża, to jest kwestia ostatnich dwóch, trzech lat, w Slano się znajduje ta marina tu. Chyba ze względu na Dubrownik mało odwiedzana, ale może nie. I tu piękne miejsca, zatoczki do stania na kotwicy, do popływania. Płynąc z Chwaru na Korczulę, już zauważycie, że mniejszy ruch żeglarski się odbywa. Już za Chwar mniej ludzi się wybiera, a od Korczuli do Dubrownika jeszcze mniej. Pomimo tego, że z Dubrownika też można czarterować jachty, ale ruch żeglarski umiera, na pewno reduje się. I teraz tak, wpływając do Dubrownika, oczywiście stare miasto Dubrownik tutaj się znajduje, tutaj w zasadzie od całym, ale my jachtem tu nie możemy płynąć. Musimy płynąć tą długą zatokę, gdzie znajduje się Marina Acji, tu w Dubrowniku, na samym końcu tej długiej zatoki znajduje się Marina Acji. Jest to kawałek drogi, ale nie musicie wcale podróżować taksówką, bo wychodzicie z Mariny Acji na brzeg i jeździ regularny autobus, to nie ma pół godziny nawet, żeby was nie zabrał do starego miasta Dubrownik i tu wybrzeżem wjeżdżacie w miasto i dojeżdżacie do Dubrownika autobusem miejskim spod tej mariny, w której basen się też znajduje. Z praktycznych informacji powiem, że, o nawet jest ten basen, że tutaj znajduje się też stacja paliw. W marinie Dubrowniku trzeba bardzo uważać,
bo powinniście się zorientować, że w niej da się wyczuć lekki prąd, bo to jest rzeka, która wypływa. Szczególnie czuć to, jak się podpływa tutaj do stacji paliw, jeśli macie ochotę z niej skorzystać. Uwaga, w Dubrowniku właśnie na lekki prąd. Jest alternatywa. Nie zawsze się uda. Tu jest most wysoki swoją drogą. Jest alternatywa. Jest klub Orsam w tym miejscu i należy się zapytać, czy możecie tam zacumować. Przy klubie Orsan to widać, jak się wpływa. Przy klubie Orsan rzeczywiście jest keja. Do środka nie, natomiast na zewnętrznej kei betonowej, notabene tam blisko jest kolejna stacja paliw, INA, należałoby pójść do restauracji, bo tam też jest taka knajpa, gdzie są właściciele, i zapytać się, czy możecie stanąć, zacumować. Bywa, że można zacumować, nie mają nic przeciwko temu. Wtedy macie naprawdę blisko stąd do Dubrownika samego. Jedyna alternatywa, druga dla Mariny Azji. Poza tym, co byście nie kombinowali, możecie oczywiście, nigdy nie miałem na to tupetu i odwagi, żeby popłynąć do całego miasta, starego miasta Dubrownik i spróbować wpłynąć tutaj do środka pod same mury Dubrownika, bo tutaj małe statki pływają, tu przy samym Dubrowniku, ale nie jest to miejsce dla jachtów. Tam nie stają jachty. Inne łodzie tutaj czarterowe, tam tylko statki prywatne i wycieczkowe. No samo przejście w Dubrowniku niezapomniane, murami, wejście na mury nawet jest osobno płatne, ale widoki z samego Dubrownika i mury niezwykłe i no nie ma takiego drugiego miasta w Chorwacji jak Dubrownik z wyślizganymi jami. Co ciekawe, poza murami Dubrownika, bo tu widzimy mury Dubrownika, niektóre restauracje wyniosły się nawet na skarpę. Czyli przechodzi się za mury Dubrownika, żeby w ogóle wejść do tych restauracji. No dalej, jakbyście szli, to jest miejscowość Caftat, gdzie się robi odprawę. Tak, tu jest Caftat. I kawałek dalej już zaczyna się Czarnogóra. Koniec Chorwacji. To jest osobna już wycieczka do Czarnogóry. Teraz tak, powrót do Dubrownika. Te trasy zostały tak na jeden tydzień odmalowane. Powrót możemy podzielić i lecimy z powrotem do Skwierna Luka. Chyba że zrobicie alternatywę i nie polecicie tutaj na Lastowo, ale wpłyniecie na Mliet. Mliet jest pięknym miejscem, zdjęcie nieszczególne, ale Mliet jest pięknym miejscem. W drodze powrotnej z Dubrownika zamiast do Lastowa, a jak macie tyle czasu, to i do Lastowa, i na Mliet, pływacie na wyspę Mliet. Tu jest piękny park narodowy. I tak, miejscowość Polace do Zatoczki i tu jest kilka fajnych knajpeczek, gdzie mają prywatne pomosty i dają prąd, wodę. Pierwsza z nich od strony wejścia, myślę, że najfajniejsza, bardzo elegancka. Na miejscu możecie wypożyczyć rowery i pojechać rowerami Park Narodowy, naprawdę piękna wycieczka. Ewentualnie w tej samej zatoce nie musicie stawać przy pomoście przy kei, no bo jeśli stajecie przy pomoście restauracyjnym, ktoś oczekuje, że przyjdziecie do restauracji i zjeść. I teoretycznie wtedy, praktycznie również, no, macie postój w cenie tej kolacji, którą zjedliście. Ale tutaj jest ładna zatoka na kotwicę, też można stanąć. Jest praktycznie. Jest jeszcze Pomena jako alternatywa tego miejsca. Już nie tak piękna, moim zdaniem, ale do Pomeny też można wejść. Z Miletu lub z Lastowa, no, jedyna opcja do Wisa. Przez Skomirze, Wisie tutaj wracamy. To, co powiedziałem, to są oczywiście jakieś moje takie pomysły na te trasy w Chorwacji. Ja bardzo chętnie też wysłucham Waszych uwag, odpowiedzi, może jakieś zdjęcia, chętnie to uzupełnię. Jeśli chcielibyście podzielić się jeszcze jakimiś informacjami, które teraz nie padły, to ja oczywiście roześlę wszystkim uczestnikom te dodatkowe informacje, tudzież pytania i odpowiedzi na nie. Mam adresy mailowe i coś dopiszę na ten temat. Ja jeszcze chciałbym Wam zadać pytania na temat tego, co zostało powiedziane. Ankietka z mojej strony bardzo anonimowa. Zapraszam do odpowiedzi. Jeśli Was bardzo interesują wyniki, ja wszystko pokażę. Jeśli chcielibyście coś napisać osobno, jakąś podpowiedź do tego typu prezentacji, to ja bardzo chętnie wysłucham. Możecie pisać na maila do nas, na maila ogólnego, który będzie taki: infoproskipers.com. Bora czasem jest niespodziewana. Co jak nas zaskoczy? Jeśli Bora Was zaskoczy, to po pierwsze, im bliżej brzegu płyniecie w sensie lądu, to Bora jest silniejsza, im dalej wyspy jest słabsza, bo osłabia się. Jeśli Bora Was zaskoczy, słuchajcie,
borawieje od lądu, więc szukajcie takich miejsc chronienia, żeby od strony zawietrznej płynąć do wybranej mariny. Ona nie jest naprawdę bardzo groźna, bo bora jest porywista, szklawista, ale nie powoduje dużego rozkołysu, więc w borze też można żeglować oczywiście zarefowanym. Południowe zatoki nie nadają się. Tak, nie nadają się najlepiej, bo są bardzo płytkie. Jeśli na Wisie chciałbyś stanąć, to w zasadzie poza tym miejscem, gdzie pokazałem przy tej zielonej na północ, w górę od tej zielonej zatoki, tam jest to jedno kotwicowisko, bo poza Komiżą i Wisem miejscowość, moim zdaniem nie ma bezpiecznych miejsc, żeby stanąć na Wisie. Ewentualnie to kotwicowisko, które było tutaj od strony wschodniej Wisu. Nie widzę tam większej alternatyw. Słuchajcie, mamy koniec, zakończymy głosowanie. Dziękuję wszystkim i to są wyniki naszego głosowania. Także wszelkie podpowiedzi ja bardzo proszę do mnie na maila, co zmienić w tej prezentacji, co dołożyć, czego oczekujecie, czy inny region też by Was interesował. Dziękuję Wam wszystkim za udział. Na tym koniec. Ja bardzo dziękuję. I vidimo se. Tak to jest po chorwacku. No, na razie dziękuję.